ustawodawca przewidział wyłączenie kognicji sądów administracyjnych w sytuacjach, gdy rozstrzygnięcia zapadają w układzie tak zwanej nadrzędności bądź podległości pomiędzy organami administracji publicznej, choć dziś jest to dosyć skomplikowana formuła, no ale chodzi tu o nadrzędność w układzie podporządkowania resortowego, tam gdzie mamy do czynienia z działaniem w trybie kierownictwa i realizacją właśnie polityki konkretnych resortów, a także w stosunkach podległości pomiędzy podległości służbowej pomiędzy pracownikami przełożonymi, no chyba że oczywiście z przepisu szczególnego wynika, że w kwestiach właśnie tak jak to mamy do czynienia przy aktach nadzoru, tak, czy rozstrzygnięciach, które zapadają pomiędzy organami niepodporządkowanymi, jak to na przykład minister finansów zobowiązuje w drodze decyzji gminy do zwrotu nienależnie wydatkowanych środków, nie są to organy podporządkowane, prawda, bezpośrednio, więc nie podlegają temu wyłączeniu. Dalej, odmowa mianowania na stanowisko bądź też powołanie do pełnienia funkcji w administracji, chyba że ten obowiązek wynika z przepisów prawa, też kwestia poszczególnych kategorii różnego rodzaju konkursów i powołań, w tym kazus odwołania szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prawda, który też był elementem postępowania w tym zakresie, a także wizy wydawane przez ministra bądź też konsulów z pewnymi wyjątkami i czynności zwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Co jest ważne, drodzy Państwo, to cechy kontroli sądowej, na które warto zwrócić uwagę, to tak jak powiedzieliśmy, uruchomiona może być wyłącznie na wniosek podmiotu, który ma interes prawny bądź też podstawę właśnie wprost wynikającą z ustawy, tak jak ma to miejsce w przypadku prokuratora, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dalej, co do zasady, sprawy powinny być rozpoznawane jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dzisiaj tymi przepisami szczególnymi są właśnie przepisy specustawy covidowej, które przewidują, że jeszcze przez kolejny rok po odwołaniu stanu epidemii będziemy wciąż te przepisy szczególne mogli stosować, czy sądy będą mogły je stosować w sposób, jaki uznają za właściwy. To myślę, że jest jeden z większych chyba skandali, o których nie mówię głośno, ale ewidentnie no, sądy powszechne potrafiły poradzić sobie zdecydowanie lepiej, zdecydowanie efektywniej, zdecydowanie szybciej i sprawniej niż sądy administracyjne, których tak naprawdę jest przecież zdecydowanie mniej, mają o wiele większy budżet, o wiele lepszą organizację i możliwości, o wiele lepszą bazę lokalową, a wciąż nie są w stanie tego obowiązku zrealizować. Dalej, co do zasady, skład orzekający to trzech sędziów i to jest ogromna wartość, ogromna zaleta i mówię to Państwu jako osoba, która orzekała w samorządowym kolegium odwoławczym w składach osobowych i zna wartość rozstrzygania problemów przez właśnie trzy niezależne, niezawisłe osoby, które mają prawo do własnego poglądu i gdzie muszą dotrzeć się stanowiskami tak, aby znaleźć jedno wspólne rozstrzygnięcie. Dlatego ta wartość jest szczególnie cenna i poprzez właśnie brak jawności postępowania ta wartość
ulega unicestwieniu w zasadzie i w większości postępowań nie można z niej korzystać, ona przestaje funkcjonować. Tak, no i stronami postępowania są skarżący oraz organ, którego działanie jest kwestionowane i kryterium sądowej kontroli to legalność, czyli zgodność z prawem, prawem obowiązującym na dzień orzekania. Jeszcze, drodzy Państwo, trzy istotne uwagi, jeśli chodzi o ten aspekt wprowadzający. Niezwiązanie granic skargi przez sąd, co oznacza, że sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy. Takie jest założenie. Gdyby sąd tak orzekał, to w sprawie dotyczącej znaku drogowego nie skupiałby się na umiejscowieniu znaku fizycznie w drodze, tylko na tym, że kwestionowany był w istocie akt w postaci zatwierdzenia zmiany organizacji ruchu drogowego na tej drodze przez zarządcę drogi, co jest niewątpliwie aktem administracyjnym, z którego wynikają prawa bądź obowiązki dla właścicieli nieruchomości, do których droga prowadzi, z których są zjazdy, znajdują się zjazdy na drogę publiczną. Gdyby właśnie tę zasadę, którą winien zastosować, sąd zastosował, to nie odrzucałby tej skargi właśnie w taki sposób. To taka uwaga. Dalej, zakaz reformationis impejus, założenie, zgodnie z którym sąd nie może orzec na niekorzyść skarżącego. Ale uwaga, nie zawsze taka sytuacja ma miejsce. Sam uczestniczyłem w postępowaniu, w którym sprawa dotyczyła świadczeń z pomocy społecznej, w którym to skarżąca wnioskodawczyni uzyskała świadczenie na część okresu świadczeniowego, chociaż tak naprawdę nie powinna była go uzyskać wcale. No i organ odwoławczy, który już powinien wyeliminować z obrotu to rozstrzygnięcie i, krótko mówiąc, pozbawić ją tego świadczenia, postanowił z przyczyn ogólnoludzkich pochylić się i utrzymać w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, wyraźnie wskazując, że utrzymuje w mocy decyzję, choć istnieją wątpliwości co do tego, czy świadczenie powinno w ogóle przysługiwać. Skarżąca mimo to postanowiła wnieść skargę do sądu, a sąd stwierdził nieważność decyzji i odebrał jej to świadczenie. Krótko mówiąc, zwracając uwagę, że nie powinno ono przysługiwać zainteresowanej od samego początku, a to, że nie potrafiła się zaspokoić otrzymanym częściowym świadczeniem, spowodowało, że sąd uznał, że należy uznać brak podstaw do przyznania i w konsekwencji zobowiązać ją do zwrotu całości świadczenia, choć wszyscy mieli świadomość, że zostało ono już wydatkowane. Niemniej jednak symbolicznie sąd postanowił właśnie uznać, że nie po żadnych podstaw, co oznacza, że są podstawy do stwierdzenia nieważności. W konsekwencji odebrał to świadczenie w całości. I, drodzy Państwo, jeszcze jeden aspekt, o którym często się zapomina, którym praktyka codziennego orzekania jest zupełnie pozbawiona refleksji w tym kontekście, o ile nie zwróci się na to uwagi sądowi. Choć nie ma co też ukrywać, że pomimo zwracania sądowi uwagi również sąd uchyla się bardzo często właśnie od rozstrzygnięć. Otóż ustawodawca przewidział, że sąd ma obowiązek zastosować wszystkie środki przewidziane ustawą w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych bądź podjętych we wszystkich postępowaniach
prowadzonych w granicach danej sprawy, której dotyczy skarga, jeśli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia i dotyczyć może zarówno uchylenia decyzji, jak i również uchwały Rady Gminy, które stanowią podstawę wydania takiej decyzji. W szczególności ma to znaczenie tam, gdzie mamy właśnie skargę na wydane pozwolenie na budowę w kontekście wadliwości czy niespójności jej treści z decyzją o warunkach zabudowy i mieliśmy taki przypadek. Tyle tylko, że problem polegał nie na tym, że decyzja o pozwoleniu na budowę była niezgodna z decyzją, czy nie idealnie nie odpowiadała treści decyzji o warunkach zabudowy, tyle tylko, że po prostu ta decyzja o warunkach zabudowy zawierała treści, które były niezgodne z prawem i nie sposób było ich powtórzyć ponownie w decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak, nie można w takim przypadku było tego elementu zastosować. No i proszę sobie wyobrazić, że sąd postanowił uchylić decyzję o pozwoleniu na budowę z tego powodu, że była ona decyzją odbiegającą w tej treści od decyzji o warunkach zabudowy, a mimo to pominął fakt, że decyzja o warunkach zabudowy była decyzją wydaną z rażącym naruszeniem prawa, bo wprowadzała warunek, który nie wynika w żaden sposób z przepisów prawa i którego organ nie ma prawa wprowadzić. Czyli doszło do sytuacji absurdalnej, że organ, który starał się naprawić naruszenie prawa poprzedniego organu, został ukarany za to, że wydał decyzję niezgodną z treścią, literalną treścią w tym pierwszym postępowaniu. A to, że ta pierwsza literalna treść była z naruszeniem prawa, już tego sąd nie uwzględnił, choć zgodnie z treścią artykułu 135 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ewidentnie powinien wziąć pod uwagę. Tak, drodzy Państwo, kolejna kwestia, a mianowicie jak w sposób techniczny złożyć skargę do sądu administracyjnego. No tu oczywiście w pierwszej kolejności forma za pośrednictwem organu i to trzeba powiedzieć, że te kwestie dotyczące terminu, formy i treści w zasadzie zawiera w pełni pouczenie i stąd łatwiej jest to zrobić w przypadku skargi na decyzję bądź też postanowienie, tak? Bo tam w pouczeniu podlegającej zaskarżeniu podlegającego aktu administracyjnego będzie znajdowała się w zasadzie cała kompletna informacja dotycząca sposobu skutecznego wniesienia skargi. Dodatkowo oczywiście ustawa wprowadza pewne elementy techniczne dotyczące samej skargi. Tu w tym zakresie można powiedzieć, że buduje tę narrację ustawodawca w taki sposób kaskadowy, to znaczy najpierw zakłada, jakie elementy składowe powinno zawierać pismo, niezależnie od tego, w jakiej sprawie jest skierowane do sądu. Może być zarówno w sprawie skargi, jak i w sprawie właśnie wniosku o przyznanie prawa pomocy. Tak? No więc tu wskazuje się obowiązek tego, aby każde pismo zawierało wskazanie sądu, do którego jest kierowane. Tu pamiętamy, że sądy administracyjne, wojewódzkie sądy co do zasady są skonstruowane w taki sposób, że ich właściwość funkcjonuje na terenie danego województwa. Tu Warszawa jest jednym odmiennym przykładem, bo mamy sąd dla miasta i województwa odrębny wódzki w Radomiu. Natomiast co do zasady pozostałe właśnie są właściwe na swoim terytorium i tu jest to istotne
istotne z tej perspektywy, że właściwość sądu jest elementem kluczowym i niezbędnym, bo tylko przed właściwym sądem może się skutecznie toczyć postępowanie. Tak, imię, nazwisko, nazwę strony i ewentualnie przedstawicieli bądź też pełnomocników, jeśli tacy występują, oczywiście nie muszą, na etapie skargi do sądu administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego, tak, przymus profesjonalnego pełnomocnictwa znajduje się wyłącznie w przypadku skargi kasacyjnej i ta skarga musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika. Natomiast na etapie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego tego obowiązku nie ma, czyli każdy może wnieść skargę osobiście. Dalej, oznaczenie rodzaju pisma, i to jest pewna specyfika, bo tego nie ma w postępowaniu administracyjnym. Państwo wiecie, nigdzie ustawodawca nie nakazuje nazywać nawet pisma podaniem, żądaniem, wnioskiem, czy też nawet jeżeli organy wydają decyzję, to też nie muszą tytułować go decyzja, zresztą często tytułuje się inaczej: pozwolenie, zezwolenie, zgoda, koncesja, licencja, tak? A tutaj oznaczenie rodzaju pisma po to, aby wyrazić jednoznacznie oczekiwanie skierowane do sądu, osnowę wniosku bądź też oświadczenia, czyli no, istotę skierowanego oczekiwania do sądu. No i oczywiście podpis, powinny być wymienione znaczniki, a także wskazane adresy do doręczeń. Tu takim stosunkowo nowym elementem jest również numer PESEL bądź też numer KRS lub REGON w przypadku przedsiębiorców, bądź też numer identyfikacji podatkowej, szczególnie w sprawach właśnie podatkowych dotyczących podatnika, oznaczenie przedmiotu sprawy i sygnatury akt, która została, jeżeli już została właśnie w sprawie taka nadana. Dodatkowo ustawodawca przewiduje obowiązek dołączenia odpisów samego pisma i odpisy załączników dla doręczania ich stronom i również jeden odpis do akt sądowych i jeden dla każdej ze stron postępowania, choć kwestia ustalenia stron postępowania, katalogu stron uczestników postępowania w sprawach sądowo-administracyjnych jest też elementem głębokiego dzisiaj, powiedziałbym, zaniedbania. Tak, natomiast to, co, drodzy Państwo, jest kluczem i istotą takim materialno-prawnym do działania w sprawie i do wniesienia skargi jest właśnie interes prawny. Interes prawny, który jest oczywisty w przypadkach, znów powiem, skarg na decyzję postawienia bądź też bezczynność w ich wydaniu, bo strona postępowania administracyjnego automatycznie staje się stroną postępowania sądowo-administracyjnego, ale już w kwestii innych aktów bądź też aktów prawa miejscowego lub też pozostałych innych aktów, z których wynikają prawa bądź obowiązki o charakterze administracyjnym, już kwestia interesu prawnego nie jest tak jednoznaczna. Tak? Tak jak mówię, właścicielowi nieruchomości, której plan miejscowy bądź też inny akt prawa miejscowego zmienia sposób użytkowania, sposób korzystania, sądy potrafią uznać za brak, za interes faktyczny wyłącznie, a nie interes prawny, więc tu jest to kwestia również dosyć skomplikowana do wykazania. No i oczywiście powiedzieliśmy, że o prokuratorze, rzeczniku praw obywatelskich, rzeczniku praw dziecka, rzeczniku praw przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którym tu również to prawo przysługuje, a także organizacja społeczna, o ile brała udział w postępowaniu
wcześniejszym, bo musiała być wcześniej, wcześniej do postępowania, do udziału w postępowaniu dopuszczona, więc to jest też istotny, istotny element. Tak. Natomiast, drodzy Państwo, ustawodawca przewidział realnie założenie, zgodnie z którym wniesienie skargi do sądu musi być poprzedzone wyczerpaniem środków zaskarżenia. Tak? Jak Państwo wiecie, również z Konstytucji wynika prawo do wniesienia środka zaskarżenia w każdej sprawie i założenie wykorzystania tego środka zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu, przed skorzystaniem z prawa do sądu został tak tutaj zaplanowany. Tak, natomiast ten obowiązek został troszeczkę ograniczony i w szczególności w sprawach, w których środek zaskarżenia w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje, tam z tego obowiązku nie trzeba korzystać, co oznacza, że jeżeli w pierwszej instancji wydał decyzję minister, organ centralny bądź samorządowe kolegium odwoławcze, mało jest takich rodzajów spraw, ale jeśli tak się zdarzyło, strona może bezpośrednio skorzystać z prawa wniesienia skargi do sądu. Tak, istotnym elementem jest termin. Termin do wniesienia skargi, on ma szczególne znaczenie właśnie przy decyzjach i postanowieniach, bo wynosi dni 30. Nie miesiąc, a 30 dni czasami może mieć znaczenie zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Inny jest też sposób liczenia terminu określonego w dniach od dnia następującego, po którym prawda, stronę doręczono środek zaskarżenia i tu jest to niezwykle istotne. Bardzo ciekawe w kontekście tego, o czym powiedziałem, jest regulacja dotycząca właśnie wnoszenia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, które uregulowane jest w ten sposób, że zgodnie z ustawą przysługuje w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, że owszem, w każdym czasie, ale pod warunkiem, że nie wniesiono decyzji, że nie wydano w sprawie decyzji i w ten sposób ograniczył takie rozstrzygnięcie. Tak, kwestia pośredniego trybu wnoszenia skargi, tu sprawa jest o tyle prosta, że wiąże się z uprawnieniami autokontrolnymi samego organu administracji publicznej, co oznacza, że jeżeli skarga wniesiona do organu zostanie uwzględniona w całości, to skarga w zasadzie nie trafia do sądu i może być przez organ administracji publicznej uwzględniona na tym etapie. Natomiast organ nie traci prawa do uwzględnienia skargi w późniejszym terminie, ale wtedy już wpłynie to na ewentualne umorzenie postępowania. Tak, no i założenie w zakazie tutorowości postępowania w przypadku, gdy wniesiona zostanie skarga do sądu po wcześniejszym wszczęciu postępowania nadzwyczajnego administracyjnego, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu i albo organ, albo skarżący ma obowiązek na to zwrócić uwagę. I ostatni aspekt w tej części, założenie, zgodnie z którym skarga powinna wskazywać oczywiście zaskarżoną decyzję, postanowienie bądź też akt lub czynność, oznaczać organ, którego działanie bezczynność bądź przewlekłość jest przedmiotem zaskarżenia oraz to najistotniejsze, najtrudniejsze do wykazania, czyli sposób naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Założenie ustawowe zakłada naruszenie prawa materialnego bądź też procesowego, przy czym naruszenie ewentualne prawa ustrojowego uznaje się też za naruszenie prawa materialnego, tak, bo to jest brak podstawy do
działa w tym zakresie. Drodzy Państwo, króciutko o kosztach samej skargi. Oczywiście te koszty są w cudzysłowie, ja nie będę tutaj w żadnym wypadku mówił o jakichś kosztach poza samym postępowaniem, poza wpisem. Tu nic oryginalnego nie powiem poza tym, że ustawodawca założył właśnie, że poszczególne pisma wymagają wpisu i ten wpis może mieć albo charakter stosunkowy, bądź też charakter stały. Wpis stosunkowy dotyczy należności pieniężnych i w zależności od wartości przedmiotu takiego zaskarżenia, wartości tej należności pieniężnej wynosi, jak Państwo widzicie, 4, 3, 2, 1%, przy czym 1% to tych, których wartość przedmiotu wykracza poza 100 tysięcy, a tak mamy widełki w takim układzie skokowe. Natomiast w przypadku wpisu stałego założenie jest takie, że na postanowienia jest to 100 zł, na decyzję 200, na akty prawa miejscowego 300 i również na inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, na akty nadzoru również 300, na bezczynność 100 zł i przy sprzeciwie również 100 zł. Natomiast w rozporządzeniu są zróżnicowane poszczególne wpisy stałe i tak w sprawach koncesji, zezwoleń lub pozwoleń, tu przykładowo, jak Państwo widzicie, od 10 tysięcy do 1000, a w sprawach skarg, które nie objęte są wpisem stosunkowym w zakresie i tu poszczególnych właśnie spraw budownictwa, architektury po 500, ochrona środowiska i przyrody po 200, własność przemysłowa 1000, a znów ewidencja ludności 100, cudzoziemcy 300, akty stanu cywilnego również 100. To są oczywiście przypadkowe, tych poszczególnych przypadków jest więcej, określa je właściwe rozporządzenie. I kwestia, drodzy Państwo, dotycząca prawa pomocy. Artykuł 243 ustawy przewiduje taką możliwość, zakładając prawo do korzystania właśnie z tejże pomocy. Tak, drodzy Państwo, i kwestia czwarta, czwarty moduł, na który chciałem Państwu zwrócić uwagę, to w jaki sposób sąd administracyjny będzie rozpatrywał skargę i co można zyskać. Otóż teoretycznie sposób kształtowania przepisów o rozstrzygnięciach jest bardzo szeroki i bardzo atrakcyjny. W przypadku decyzji bądź postanowień sąd może bądź to uchylić w całości bądź w części, jeśli właśnie stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź też w sytuacji, w której jest wada kwalifikowana do kwalifikująca do wznowienia postępowania, czyli istotna wada procesowa, a także pozostałe wady procesowe, które mogły mieć wpływ na istotny wpływ na wynik sprawy. Zwracam uwagę, mogły mieć. One nie muszą mieć, one mogą mieć. To jest to ryzyko, które działa w obie strony, natomiast musi być ten aspekt ewidentnie zbadany i sąd powinien w orzeczeniu ten element również ocenić. Tak, stwierdza sąd nieważność z urzędu decyzję bądź postanowienie, jeśli następuje wada ważnościowa z artykułu 156 KPA lub też stwierdza wydanie decyzji bądź postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli właśnie nie można stwierdzić nieważności, chociażby z powodu upływu czasu, teraz ograniczone zostały te okresy. Chcę zwrócić natomiast uwagę Państwa na konstrukcję zawartą w artykule 145a, bo tam ustawodawca przewidział stosunkowo nową konstrukcję,
przewidującą możliwość, a w zasadzie obowiązek organu, zwróćmy uwagę, w przypadku uchylenia decyzji z uwagi na naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy bądź stwierdzenia nieważności, czyli tych wad istotnych, kluczowych, nie tylko proceduralnych, które mogły mieć, ale tych kluczowych, materialnych, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy i tu też organ ma obowiązek to ocenić, sąd jest zobowiązany w takim przypadku zobowiązać organ do wydania decyzji w określonym terminie, wskazując sposób załatwienia tej sprawy bądź też jej rozstrzygnięcie, chyba że konstrukcja uznaniowa jest widziana wprost w przepisach prawa materialnego, wtedy oczywiście takiej możliwości nie ma i o wydaniu takiej decyzji organ jest obowiązany powiadomić sąd, a w przypadku, gdy nie uczyni tego, sąd może nałożyć grzywnę w wysokości tej dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli teraz w granicach tam 30 tysięcy, dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim ogłaszana przez prezesa GUS. Więc taka możliwość jest bardzo rzadko, wyjątkowo sąd z niej korzysta, a szkoda, no to oczywiście wymaga od sądu zaangażowania się w istotę problemu, co nie jest zawsze sprawą prostą. Tak, natomiast jeśli chodzi o pozostałe rodzaje rozstrzygnięć, uwzględnienie skargi na inne akty lub czynności, uchylenie bądź też stwierdzenie bezskuteczności aktu i sąd może również w wyroku uznać uprawnienie bądź też obowiązek, które wynika z przepisów prawa, również rzadko wykorzystywany instrument w praktyce. Tak, jeśli chodzi o skargę na uchwałę bądź akty prawa miejscowego, również stwierdzenie nieważności w całości bądź w części. My akurat zajmujemy się problematyką, mówię o kancelarii, planowania, zagospodarowania przestrzennego. Państwu z naszych obliczeń wynika, że 99% planów miejscowych praktycznie albo w całości, albo w dużej części kwalifikuje się do stwierdzenia nieważności. Tak naprawdę jest to tylko kwestia rzetelności, obiektywności i kompletności oceny prawnej, ale niestety no jest to dosyć duży w praktyce problem. Jeśli chodzi o skargę na akt nadzoru, tu również następuje uchylenie tego aktu, natomiast ciekawa jest konstrukcja orzekania w skardze na bezczynność bądź przewlekłe prowadzenie postępowania, bo tutaj bądź to właśnie sąd zobowiązuje organ do wydania decyzji w określonym terminie, bądź też zobowiązuje organ do stwierdzenia bądź uznania uprawnienia lub obowiązku, bądź też po prostu stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Jak Państwo widzicie, ten trzeci punkt jest niezależny od tego, czy sprawa została już załatwiona, wydano decyzję w sprawie, czy nie. A mimo tego sąd podjął uchwałę, że jak została wydana decyzja, to już skarga jest bezprzedmiotowa. Natomiast jednocześnie, gdy sąd stwierdzi, że nastąpiła bezczynność, jest obowiązany ocenić, czy miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa. To jest kolejny element. Rażące naruszenie prawa daje bezpośrednią możliwość dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej od organu, a także odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariusza, który przyczynił się do tego stanu, do stanu bezczynności lub przewlekłego prowadzenia z rażącym naruszeniem prawa. Jest to praktycznie martwy przepis w naszym współczesnym porządku prawnym, ponieważ sądy stają się w zasadzie przewlekłe. Administracja w dużej mierze jest przewlekła i sądy przestały z tego instrumentu korzystać, podobnie jak o grzywnie, choć przyznam szczerze, że ostatnio mój klient otrzymał 10 tysięcy jako suma pieniężną do wysokości połowy grzywny właśnie w związku ze stwierdzoną bezczynnością organu przez sąd.
administracyjny. Tak, no i w przypadku również decyzji kasacyjnej sąd, uwzględniając sprzeciw, uchyla decyzję, jeśli stwierdzi, że organ naruszył artykuł 138 paragraf 2, czyli powinien był orzec merytorycznie, a orzekł kasacyjnie. Jak Państwo wiedzą, jest to ogromny problem we współczesnej administracji, jeśli chodzi o ten aspekt i sposób orzekania, choć no, ustawodawca robi wiele, żeby odejść od kasatoryjnego modelu kontroli administracyjnej na rzecz modelu reformatoryjnego, to niestety jest z tym cały czas kłopot. Natomiast w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu oddala sąd sprzeciw i od tego służy skarga, natomiast przy uwzględnieniu sprzeciwu skarga, co ciekawe, kasacja nie przysługuje, co też podnosi się w zarzutach jako no, niekonstytucyjność tego rozwiązania. Natomiast to, co jest istotne, drodzy Państwo, z perspektywy sposobu orzekania przez sąd, to i na tym elemencie zakończę część wykładową, to, drodzy Państwo, kwestia związania oceną prawną wyrażoną przez sąd. Otóż ocena praw skazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność, przewlekłe prowadzenie było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy. Wiąże także sądy, chyba że przepis prawa uległ zmianie. Stąd te orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wiąże Wojewódzki Sąd Administracyjny i orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wiąże organy obu instancji w tej konkretnej sprawie. Natomiast oczywiście to rozstrzygnięcie nie ma charakteru oddziałującego na inne pozostałe postępowania. Natomiast uchwała, o której powiedziałem, teoretycznie uchwała podejmowana przez sąd, czy to abstrakcyjna, czy konkretna, konkretna oczywiście wiąże w danej sprawie sąd, natomiast nawet abstrakcyjna uchwała wiąże wyłącznie sądy w tym kontekście, że gdyby sąd chciał orzec inaczej niż wynika to z uchwały, powinien wystąpić o kolejną uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ta reguła niestety nie jest przestrzegana i bardzo często składy orzekające orzekają niezależnie od treści uchwały, no ale skoro czasami te uchwały właśnie są bardzo kontrowersyjne, to też nie sposób od tego uciec. Drodzy Państwo, to w skrócie tyle, ile chciałem Państwu powiedzieć. Widzę, że pojawiły się pytania, jest ich kilka, o nawet więcej niż kilka. I zaraz Panie profesorze, ja zaraz Panu je wyświetlam. Jasne. I one będą tak, jak Pan już odpowie, to proszę, to będę dawał następne pytanie po prostu, żeby było łatwiej. Dobrze. Jak można walczyć z przewlekłością sądów administracyjnych? Ostatnio sąd oddalił moją skargę po zaledwie 5 miesiącach, ale rozpoznał ją na posiedzeniu niejawnym. Czy potrzebujemy rozważnej reformy sądownictwa administracyjnego? Och, to powiem tak, problem ogromny, poważny i długi. Ja naprawdę długą dyskusję. Myślę, że jest tak wiele elementów, wiele składowych, mówię o merytorycznych aspektach, już nie politycznych i nie oczekiwaniach społecznych, które należałoby uwzględnić, że tu jest naprawdę o czym dyskutować i to dyskutować naprawdę w gronie specjalistów. My mamy ten problem, że u nas zawsze reformą sądownictwa zajmowali się profesorowie, którzy byli jednocześnie sędziami i ich działania w dużej mierze prowadziły do tego, żeby jednak pozostawić status quo, czyli niewiele zmienić, krótko mówiąc.
No a to chyba nie jest najlepszy kierunek. Natomiast na pewno poważna komisja kodyfikacyjna w mojej ocenie powinna się nad problemem zastanowić. Nie partie polityczne, nie sędziowie sami sobie, nie specjaliści z różnych dziedzin i z różnej praktyki, nie tylko właśnie tej sądowej czy administracyjnej, bo to w dużej mierze prowadzi do ochrony tak naprawdę państwa, skarbu państwa, interesów skarbu państwa, ale w istocie z naruszeniem praw obywateli w dużej mierze. Więc to problem na inną dyskusję. Zwróciłbym uwagę na jedną kwestię. Prawie kilka spraw administracyjnych strony są takie same i przedmioty postępowania jest podobne, chodzi o zwroty dotacji publicznych. Zasadnienia wyroku w USA są niemal takie same, te same konstrukcje zdań, objętość oraz odniesienie do komentarzy. Istnieje podejrzenie, że USA korzysta z jednego wzoru, bo w jednym roku powołał się na dokument, którego nie ma w materiale dowodowym, a który jest w innej sprawie. Czy spotkał się pan z czymś takim? Nasze spotkanie jest nagrywane, w związku z tym nie mogę państwu powiedzieć o wszystkich przypadkach, z którymi się spotkałem, ale panie Mariuszu, łączę się z panem w tym niepokoju i mam wrażenie, że w dużej mierze niestety orzeczenia sądowe sprowadzają się do tego, że skład orzekający orzeka tak, jak je ma szymele. Jak ma szymele takie, to orzeka tak, a jak nie ma innych, no to niestety no, wykorzystuje dalej te same szymele i niestety nie są to celne rozstrzygnięcia, więc podzielam te wątpliwości. Czy rozstrzyganie w granicach sprawy dotyczy też dalszych działań organu o charakterze autokontrolnym dokonanych po wniesieniu skargi? Wniosłem odrębną skargę na rozstrzygnięcie wydane po wniesieniu poprzedniej. Sąd odmówił połączenia spraw, wziął je po kolei na wokandę, ale najpierw sprawę późniejszą. Tak, zgadza się panie Pawle. Ewidentnie sąd nie powinien w ten sposób postępować. Powinien połączyć w ramach jednej sprawy, powinien rozstrzygnąć właśnie w granicach sprawy, a nie w granicach skargi. Niestety jest to powszechny błąd, z którym mamy do czynienia, choć tu w tym przypadku chciałby to traktować jako zwykły błąd. Jak wygląda kwestia wnoszenia skarżącego pism procesowych już w toku postępowania przed sądem, które zawierają dodatkową argumentację w stosunku do tej zawartej lub wskazującą nowe okoliczności potwierdzające zasadność argumentacji skargi? Czy sąd ma obowiązek odnieść się do tych pism, czy też może przy wyrokowaniu oprzeć się jedynie na zarzutach w skardze? Drodzy Państwo, w zasadzie sąd administracyjny, skład orzekający sądu administracyjnego dostaje akta sprawy na 30 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy bądź posiedzenia. Do tego czasu wszystko to, co wpłynie do akt sprawy, jest materiałem w aktach sprawy. I co do zasady, sąd powinien się co do całości wypowiedzieć. W praktyce niestety bywa różnie, natomiast no, zdarzało nam się na miesiąc przed terminem rozprawy złożyć opinię, którą przygotowaliśmy i sąd w pełni ją uwzględnił skargę i w zasadzie w 90% argumentację wynikającą z opinii złożonej na miesiąc przed terminem uwzględnił, być może dlatego, że leżała na samym wierzchu i najłatwiej było do niej dotrzeć, więc od strony procesowej nie ma tu ograniczeń.